Dzień dobry, z tej strony Sara Kandelszeń i zapraszam na kolejne spotkanie dotyczące nastrojów i emocji związanych z muzyką i plastyką. Dokończymy cykl kolejnych 5 dzieł Musorgskiego Obrazki z wystawy w oparciu o obrazy malarza Wiktora Hertmana. I teraz już kończymy jakby kończąc tamte 5 dzieł. Jeszcze mamy Kurczaki w skorupkach. Następna część będzie się nazywać Samuel Goldberg i Szmul, czyli dwóch Żydów, jeden bogaty, drugi biedny. Posłuchajmy. To są oryginały tych obrazów Hertmana. Nazwą są imiona i nazwiska dwóch postaci Żydów, którymi najprawdopodobniej malarz się inspirował. Co to za charakter? Jakaś taka tęsknota, ciężkość, melancholia, ale niekoniecznie smutek. Jakaś taka refleksja, zastanowienie się. Dobrze, następny obraz muzyczny to paryski rynek i zobaczymy, jak on oddaje charakter. No, oddaje charakter tą ruchliwością. Tak jakby na rynku ludzie kupowali, sprzedawali, przeciskali się przez siebie i harmider, hałas, różnorodność, kolorowość. Pozytywny jest ten obraz, te przedstawienie. Co z następnym? Następny obraz też na szczęście mamy w oryginale. Już tu kończy się nasz rynek. Motoryka związana z tym charakterem targu. A teraz katakumby, czyli inaczej grobowce. Mam nadzieję, że dobrze widać. No i tu jest znowuż jakaś taka groza, tajemnica, tak? Zachęcam do tego, żebyście się wypowiadali, jak, z czym wam się kojarzy ten utwór i jakie emocje macie z tym związane. Tak, jakiś taki dysonans, jakiś taki niekoniecznie wesoły charakter. Ale na pewno powolny. Tak? Dobrze. Następna część to chatka na kurzej nóżce i do tej części chciałabym, żebyście sami stworzyli swoje dzieło plastyczne. Z czym wam się kojarzy? Z jakimś takim zamieszaniem, niepokojem, tak? Tu coś mamy wesołego, krótkiego. Tu coś ciężkiego. Przygotujcie sobie kartkę papieru i pastele bądź farby. Spróbujcie, słuchając tej części, narysować taką chatkę na kurzej stopce.
Dobrze. I ostatnia część. Wielka brama w Kijowie. Taki jest tytuł tej części. Posłuchajmy. No, jest na pewno spokojniejsza niż ta przedostatnia, prawda? Jest taka dostojna, majestatyczna. Dużo jest instrumentów wdętych, przez co to nadaje taki charakter właśnie. Jakby król przez bramę przyjeżdżał. Dobrze. A, i tutaj obraz. To jest oryginał też tego malarza. Z mojej strony to już będzie wszystko. Zapraszam do jeszcze raz posłuchania wszystkich części, porozmawiania na temat charakteru ich. I przy tej przedostatniej poproszę o pracę plastyczną Chatka na kurzej stopce. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.